Pana firma, również Pan, przeglądaliście się w ostatnim czasie sytuacji finansowej naszego chłopskiego szpitala. Jakie takie pierwsze wnioski, jakie pierwsze obserwacje na temat tego, jak działał nasz szpital, to raz, w jakiej jest obecnie sytuacji i jakimi drogami, jakimi zadaniami można doprowadzić do tego, aby ten szpital naprawdę rósł w siłę, a nie był coraz częściej podejmowany w temacie jako obciążenie. Nasza firma przeprowadziła audyt państwa szpitala w okresie od czerwca do listopada. Na podstawie tego audytu można stwierdzić, że szpital przechodził dwie takie fazy. Pierwsza faza to w pewnym okresie, czyli lata 2012-2013, poprawa sytuacji jednostki, czego efektem była obniżenie, czyli polepszenie wyniku finansowego i kontrola zadłużenia, który szpital posiadał. Natomiast od 2014 roku można zaobserwować pogorszenie sytuacji, czego efektem było po pierwsze pogłębienie się straty szpitala, a po drugie przyrost zadłużenia, w tym zadłużenia, które jest niebezpieczne dla szpitala, czyli tak zwane wymagalne czy też przeterminowane, czego efektem jest to, że szpital coraz trudniej jest w stanie realizować swoje zadania. Naszym zdaniem jest to początek trudnych problemów szpitala i wskazujemy określone działania, konkretne działania dla szpitala, w ramach których szpital jest w stanie w przeciągu około 2 lat poprawić swoją sytuację finansową i osiągnąć wyniki finansowe na poziomie bezpiecznym dla funkcjonowania. Największymi bolączkami szpitala w okresie ostatnich 2 lat to było po pierwsze brak realizacji bądź niewykonanie kontraktu, który szpital posiadał, czyli szpital generalnie miał gwarancję uzyskania określonego poziomu przychodów, natomiast fizycznie tego nie wykonał, co spowodowało pogłębienie straty. Natomiast z drugiej strony, w związku z zmniejszeniem wykonania kontraktu, nastąpił nierównomierny spadek kosztów, czego efektem jest to, że ta strata z roku na rok pogłębiała się. Kolejną rzeczą, którą warto zauważyć, to są pewne nieefektywne rozwiązania z punktu widzenia funkcjonowania szpitala w zakresie posiadanych rozwiązań dotyczących obsługi szpitala, typu transport sanitarny bądź umowy w zakresie na przykład obsługi prawnej. Te rzeczy powodują, że szpital niepotrzebnie ponosił pewne koszty, które mógł zminimalizować. Warto też zauważyć, i co jest bolączką generalnie większości szpitali w systemie ochrony zdrowia, które mają trudną sytuację finansową, to jest to, że szpital nie korzystał i nie prowadził w sposób prawidłowo kontrolę nad jednostką. Mianowicie objawiało się to tym, że szpital nie przeprowadzał szczegółowego, gruntownego procesu planowania, który stanowi podstawą realizacji każdej tak naprawdę jednostki, podmiotu w gospodarce rynkowej. A potem trudno jest coś kontrolować, jeżeli nie ma się jasno określonego, szczegółowego planu. To powoduje, że wtedy zarządzający tak naprawdę nie ma kontroli nad bieżącymi finansami i wpływa to negatywnie na podejmowanie decyzji w dłuższym okresie czasu. Czyli uważa Pan, że najbliższy czas będzie dobrym czasem dla szpitala? Najbliższy czas będzie dobrym czasem dla szpitala pod warunkiem, że szpital będzie przeprowadzał proces optymalizacji czy też restrukturyzacji. Jeżeli szpital będzie funkcjonował w obecnej strukturze, przy obecnym stylu zarządzania, należy spodziewać się, domniemywać, że ta sytuacja będzie niestety pogarszała się z okresu na okres, co może bardzo negatywnie wpłynąć na to, że
Najwięcej utracą na tym pacjenci szpitala w postaci tego, że szpital nie skupi się na podstawowej działalności, czyli na leczeniu, ale będzie musiał zastanawiać się nad tym, jak dalej przeżyć i funkcjonować.